jestem szczęśliwym księdzem. Może przeszli na stronę najemników, żebyście nie stawiali nas na piedestale, bo my nie jesteśmy z piedestału, nawet jeśli niektórzy z nas uwierzyli, że tak jest. Jakie są cechy dobrego lidera? Jakie kwalifikacje powinien mieć ktoś, kto przewodzi innym? Wydaje się, że dzisiejsza Ewangelia jest sporą podpowiedzią w tej kwestii. Pan Jezus nazywa siebie dobrym pasterzem, w odróżnieniu od najemników, którzy na takie miano nie zasługują. Ten obraz pasterza jest dość ryzykowny, ponieważ w czasach Jezusa pasterze byli raczej wyrzutkami społecznymi, nie cieszyli się dobrą sławą, uważano ich za ludzi z gruntu nieuczciwych. Ale jednocześnie 6 wieków przed Chrystusem prorok Ezechiel, albo Bóg ustami proroka Ezechiela, zrugał pasterzy Izraela. Przez pasterzy rozumiano króla, książęta, wszystkich decydentów politycznych, ale również oczywiście przywódców duchowych, kapłanów, arcykapłanów i proroków. Bóg zrugał ich za to, że jako pasterze po prostu nie sprawdzili się. Jako przywódcy, liderzy dbali o swój własny pożytek zamiast o pożytek całego narodu, na którego czele zostali postawieni. Dlatego mówi Bóg: ja sam będę pasterzem mojego ludu i wyrwę z waszych paszcz, z waszych zębów, bo pożeraliście mój lud, wyrwę go z waszych paszcz i będę sam jego pasterzem. Prawdopodobnie Pan Jezus właśnie do tego obrazu nawiązuje, bo słowa, które padają w dzisiejszej Ewangelii według świętego Jana, one są powiedziane nie tylko do tych biednych, którzy stoją dookoła i nie mają lepszego zajęcia, ale także do tych liderów, którzy mienili się być liderami, przywódcami itd. Jezus mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem. I jakie cechy ma dobry pasterz, co odróżnia go od najemnika? Przede wszystkim gotowość do poświęcenia. On jest w stanie rzucić na szale swoje życie. Jezus mówi, że oddaje swoje owce za życie, nikt mi go nie zabiera. Ja sam to robię. Jestem gotów tak się poświęcić, że pójdę na krzyż. I oczywiście my rozumiemy, że te słowa mają wartość inną niż tylko pasterz, owce, prawda? Owcami jesteśmy my tutaj wszyscy ludzie generalnie. Jezus jako ten idealny przywódca, lider. On jest gotów poświęcić się za nas. To jest pierwsza cecha dobrego przywódcy, lidera, któremu nie tyle zależy na swoim dobrostanie, co na dobrostanie tych, nad którymi został postawiony. Po drugie, mówi Pan Jezus, ja znam moje owce. To znać oznacza być w bliskości z nimi. Nie tworzę dystansu, który mnie oddala od nich, ale raczej znam sprawy, którymi oni żyją, znam kwestie, które ich nurtują, problemy, które mają, ale też radości, które przeżywają na co dzień. Oni znają mój głos i dlatego są blisko mnie. Innymi słowy, rozmawiam z nimi, nie stronię od kontaktu, jesteśmy w relacji, a jest to relacja pełna takiej właśnie troski z mojej strony. Pan Jezus mówi, że to właśnie czyni go dobrym pasterzem. Jezus troszczy się o tych, którzy zostali jemu poddani. W dzisiejszym drugim czytaniu słyszymy fragment listu świętego Jana, w którym to Jan mówi, tu są krótkie 2 zdania, mówi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I to jest jakby spojrzenie z drugiej strony, trochę inny obraz do opisania tej właśnie samej sytuacji, tej samej sytuacji, o której mówił Jezus z własnej perspektywy. Jest pasterz i są owce, ludzie, którzy uwierzyli, przy nim znaleźli bezpieczną przystań. I tutaj Jan mówi z drugiej perspektywy właśnie tych owiec. Mówi, jesteśmy dziećmi Bożymi. Używa tutaj obrazu chyba bardzo nośnego, rodziny. Myślę, że wiele rzeczy jesteśmy w stanie zrobić dla rodziny. Nawet jeśli więzy rodzinne nie są tak sztywne, nie są tak silne, to jednak samo bycie z kimś spokrewnionym sprawia, że jesteśmy w stanie wiele więcej poświęcić, zrobić dla takiej osoby, niż dla kogoś postronnego. Więzy rodzinne definiują nas poniekąd i no cóż, nie wyprzemy się ich. Jezus mówi, święty Jan mówi, przepraszam, że jesteśmy rodziną Bożą. Bóg nas sam po prostu podniósł na tego rodzaju pułap. Jesteśmy dziećmi Bożymi, to znaczy mamy taką niesamowitą z Nim relację. Coś, czego się nie da porównać
z jakimkolwiek innym rodzajem relacji z kimkolwiek. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy w ogóle. Świat zaś, czyli wszyscy ludzie, którzy ustawili się w opozycji do Jezusa, nie zna nas i nie będzie nas doceniał z tego powodu. I spoko, mówiąc kolokwialnie po młodzieżowemu, nie będzie nas doceniał z tego powodu, ponieważ nie poznał Jezusa, nie poznał tego dobrodziejstwa, nie posmakował dobrodziejstwa, jakie wynika z relacji z Nim. W dzisiejszym pierwszym czytaniu święty Piotr i święty Jan są głównymi bohaterami. To jest fragment Dziejów Apostolskich, w którym opisana jest sytuacja, kiedy obaj ci apostołowie wchodzą na plac świątynny, a w bramie spotykają pewnego inwalidę, człowieka, który od 40 już lat po prostu borykał się ze swoim cierpieniem i nie mając innych możliwości zarobkowania, po prostu wyciągał rękę do wchodzących przez tę bramę, żebrał. I kiedy zobaczył Piotra i Jana, mówi: panowie, może teraz coś dla mnie? Na co oni: złota ani srebra nie mamy, ale co mamy, to ci damy. W imię Jezusa Chrystusa bądź zdrowy i chodź. Ten człowiek wyskoczył jak jeleń i rzeczywiście został uzdrowiony. Nie spodziewał się już pewnie po tylu latach, nie spodziewał się żadnej odmiany, gdy tymczasem Bóg przez ręce apostołów zaskoczył go tak, że nie posiadał się ze zdumienia. Cały tłum też nie posiadał się ze zdumienia i apostołowie wykorzystują to momentum, żeby wyjaśnić, co się wydarzyło. Jeśli myślicie, kochani, że to się wydarzyło z powodu naszej wiary, naszej pobożności, bo jesteśmy tacy wspaniali, to jesteście w wielkim błędzie. To się wydarzyło przez moc Jezusa, której nam udzielił. Przez nasze ręce, ale mocą Jezusa. W Jego imię ten człowiek został uzdrowiony. Fragment, który dzisiaj czytaliśmy, pochodzi z takiego przesłuchania, które nastąpiło chwilę później. Przed władzami duchowymi, przed właśnie tymi pasterzami, którzy nie widzą sensu, żeby tutaj rozpowszechniać jakąś naukę o jakimś Chrystusie i tak dalej, i tak dalej. Oni mu powtarzają dokładnie to samo. Nie możemy przestać mówić i żeby była jasność, nie uważamy, że naszą mocą się to dokonało, tylko dokonało się to w imię Jezusa. To w imię Jezusa jest tutaj, że tak powiem, kluczowe. W naturalny sposób Pan Jezus zostawił po sobie liderów, którzy mieli troszczyć się o właśnie owce, czyli o tych, którzy Jezusowi uwierzyli. Ci liderzy tylko wtedy stają na wysokości zadania, kiedy mają to, o czym czytaliśmy w Ewangelii. Kiedy gotowi są poświęcić wiele, nawet życie, za swoje owce, kiedy umieją słuchać, kiedy znają, rozmawiają, są w relacji ze swoimi owcami. No i właśnie kiedy wiedzą, skąd pochodzi ich siła. W naturalny sposób, kiedy mówimy o pasterzach w kościele, w środowisku kościelnym, na niwie kościelnej, myślimy o duszpasterzach, ale starałem się właśnie pokazać, że to nie jest jedyne odniesienie ewangeliczne. Chodzi o wszystkich, którzy decydują o czymś losie, którzy są przywódcami, liderami i tak dalej. Oczywiście na gruncie kościelnym i to jeszcze w Niedzielę Dobrego Pasterza nie sposób nie wspomnieć o duszpasterzach. Jestem nim także ja. Ktoś powie: jesteś, przecież nie pracujesz w duszpasterstwie bezpośrednio. To prawda. Nie ma jednego modelu duszpasterskiego. Niektórzy pracują w parafiach, niektórzy pracują w terenie jeszcze w inny sposób. Ja na przykład wolą biskupa zostałem oddelegowany do nauczania. Po odbyciu studiów po prostu uczę innych Pisma Świętego. Sam ciągle muszę się też dokształcać, ale kiedy idę na wykłady, to nie mam właściwie większego zmartwienia, tylko jak przekazać dobrą, konkretną wiedzę moim studentom i jak zaszczepić w nich pasję do Pisma Świętego, którym sam jestem zafascynowany. Chciałbym, żeby oni potem ponieśli dalej w świat te fascynacje, żeby zarażali także inne osoby, gdy chodzi o fascynację tą świętą księgą. Kapłaństwo, czy w ogóle duszpasterze w naszych czasach nie mają dobrej prasy i umówmy się, zasłużyliśmy sobie na to wieloma działaniami, brakiem działań i tak dalej, i tak dalej. Kiedy otworzysz przeciętny portal informacyjny, to jeśli tam znajdzie się jakaś informacja o księdzu, księżach, na ogół
na 99% nie będą to pozytywne informacje, tylko raczej o jakimś pedofilu usłyszysz, usłyszysz o jakimś ojcu dzieciom księdzu, usłyszysz o jakimś kogoś może okradł, oszukał albo uczestniczył w jakiejś orgii gdzieś na plebanii w Dąbrowie Górniczej. Czy mnie to przeraża? Ktoś kiedyś zapytał księdza, czy nie wstydzi się być księdzem w obliczu takich ekscesów. Tak, smuci mnie to, że takie rzeczy się dzieją, ale jednocześnie nie posiadam się z radości z powodu własnego kapłaństwa. Jeżeli jest to potrzebne, a myślę, że tak, to jestem szczęśliwym księdzem. Jeżeli ktoś musi to, powinien to usłyszeć, to chcę teraz się podzielić. Jestem szczęśliwym księdzem i gdybym miał wybierać jeszcze raz, to w jaką stronę moje życie się potoczy, to wybrałbym jeszcze raz powołanie, które otrzymałem. Jestem szczęśliwym księdzem, pomimo tych wszystkich, całej tej złej prasy, którą mamy, wszystkich tych błędów, własnych grzechów. Jestem świadom własnych grzechów. Ale jestem szczęśliwy, bo realizuję się na tej niwie, do której, jak wierzę, najgłębiej Bóg mnie powołał. Wielokrotnie zdarzało mi się nie tyle przez robienie jakichś spektakularnych rzeczy, ale jakichś małych, prostych, czy to przez głoszenie Słowa Bożego, czy to przez nauczanie, czy to przez jakiekolwiek świadczenie dobra z tytułu tego, że jestem księdzem, zdarzało mi się widzieć wprost, w namacalny sposób, odczuwać Boże działanie w ludziach, do których byłem posłany. I to są momenty, kochani, dla których warto żyć. Ja nie wiem, jak to inaczej opisać, ale tak właśnie to czuję. Gdybym miał jeszcze raz wybrać, bez wątpienia poszedłbym tą samą drogą kapłaństwa. Jestem przeszczęśliwy. I kochani, myślę, że no cóż, jest dużo zła na świecie, także w Kościele, ale nie dajmy sobie wmówić, że każdy ksiądz to jest bandyta, za przeproszeniem, tak jak chciałyby go pokazać portale informacyjne, o których wspomniałem. Tak, jest jakiś procent, tak jak w każdym innym, w każdej innej grupie profesji, jest jakiś procent ludzi, którzy może przeszli na stronę najemników, którzy może pogubili się w swoim kapłaństwie. Ja tego nie oceniam, to są różne sytuacje. Ale jest cała też grupa ogromna, o których nikt nie powie, bo oni na co dzień wykonują mrówczą pracę. Nikt o nich nie powie, no bo przecież co, dobro nie jest krzykliwe, nie sprzedaje się tak na pierwszej stronie gazet i tak dalej. Nikt o nich nie powie, a są zafascynowani swoją pracą, po prostu na co dzień się spalają dla swoich wspólnot i tak dalej, i tak dalej. Nie dajmy sobie wmówić, że każdy ksiądz to A, B, C, D, bo tak nie jest. Z drugiej strony uważajmy na tego rodzaju mowę, dlatego że Pan Jezus już powiedział, że jeżeli chcesz zniszczyć wspólnotę, trzodę, to uderz w pasterza. Uderzą w pasterza, owce się rozproszą. Więc jeśli my także będziemy w ten sposób po prostu jakby no, promować to myślenie o kapłanach jako o totalnym, nieprzydatnym czymś, rozstrzelamy sobie w kolano, mówiąc kolokwialnie. Jeszcze raz powtórzę, to nie znaczy, że my, księża, jesteśmy absolutnie jacyś tacy totalnie dobrzy, zdrowi w sensie swojego podejścia i tak dalej. Jest mnóstwo różnych grzechów. Nie spadliśmy z księżyca, nie jesteśmy idealni, ale też, kochani, wy mówcie więcej. Papież Franciszek mówi ciągle o tym klerykalizmie, to znaczy ksiądz narobił jakiś głupot, ale ludzie to przyjmują, bo wiadomo, księdzu nie wolno zwrócić uwagi. Nie wolno zwrócić uwagi. Otóż wolno, otóż trzeba. Jeśli jesteśmy jedną wspólnotą, to jeśli naprawdę czujecie, czy widzicie jakieś zło, to nie możecie milczeć. Nawet jeśli jest jego autorem, jest ksiądz. Bo jesteśmy wszyscy nawzajem za siebie odpowiedzialni. Dlatego nie na zasadzie teraz nagonki jakiejś z kolejnej strony, ale tak po prostu z miłości chrześcijańskiej proszę was, żebyście byli bardziej otwarci, szczerzy w naszą stronę. Żebyście nie stawiali nas na piedestale, bo my nie jesteśmy z piedestału. Nawet jeśli niektórzy z nas uwierzyli, że tak jest, to nie jest to prawdą. I żebyście czuli też, czy jakby dopingowali nas do tego, żebyśmy jeszcze lepiej wam służyli. Serdecznie pozdrawiam w dniu, kiedy rozpoczynamy modlitwy o powołania do służby w Kościele. Ksiądz Dariusz Iwański.